naszej wystawy Jerzy Słuczan Orkusz był pierwszym absolwentem Wrocławskiej Katedry Szkła i był artystą bardzo aktywnym, nieustannie zmieniającym swoje miejsce zawodowego spełnienia. Myślę, że to wynikało właśnie po części z tego, że projektantom w dobie PRL-u bynajmniej nie było łatwo odnaleźć się w przemysłowej sytuacji. Orkusz rozpoczynał swoją przygodę ze szkłem jako projektant w Hucie Julia w Szklarskiej Porębie. Był tam zaledwie 5 lat, potem pojechał do Pińska, gdzie projektował lampy. Z Pińska wybrał się do Poznania, gdzie również zajmował się projektowaniem lamp i dopiero w 1968 roku trafił do Krakowa, do eksperymentalnej huty. I to miejsce okazało się być takim spełnieniem jego artystycznych marzeń, jeśli chodzi o zaplecze technologiczne, mianowicie miał tam po prostu wolność tworzenia. To, co nieczęsto zdarzało się w tym czasie. Także szkła, które oglądamy tutaj na wystawie, to są przedmioty, które są de facto szkłami unikatowymi, czyli nie były produkowane masowo, a powstawały w kilkudziesięciu wzorach, ręcznie robione. Każde to szkło ma jak gdyby swoją unikatową formę. Mamy tu do czynienia z ogromną rozpiętością kolorystyczną. Zielenie, róże, żółcie, czerwienie, kobalt, fiolety, cała masa kolorów w różnych odcieniach i w różnych strukturach mas. One nie wszystkie potem trafiały właśnie do tej masowej produkcji, bo po prostu niektóre z tych mas były szalenie drogie. Komponenty, na które składały się te masy szklarskie, były drogie. Trzeba było sprowadzać, powiedzmy, jakieś elementy za dewizy i to już natychmiast stawiało pod znakiem zapytania dużą produkcję. Mamy tutaj do czynienia przede wszystkim ze szkłem sodowym. To jest szkło, które bardzo dobrze formuje się plastycznie i widać to w projektach Słuczan Orkusza. Wszystkie dodawane elementy, szczypanki, falbanki, jakieś zaklęśnięcia, to efekt pracy hutniczej. Ale takim naprawdę wyjątkowym produktem krakowskiej huty były szkła opalowe, szkła, które w swojej strukturze przypominają szlachetne kamienie. Tutaj zarówno technolodzy, jak i artysta oczywiście nie zdradzali tajemnic recepturowych tego szkła. Ono zachwycało swoją nieprzejrzystością i właśnie tę specyficzną strukturą, która niektórym przypomina, powiedzmy, agaty czy jakieś inne półszlachetne kamienie. Ale tak naprawdę Słuczan Orkusz jako projektant mógł zrealizować się na wielką skalę w ostatnim miejscu swojego zatrudnienia, to jest huta Tarnowiec w Tarnowcu, gdzie już produkował szkła w wielkoseryjnych układach i myślę, że te szkła, które tutaj Państwo zobaczą na tej wystawie, są może najbardziej nam znane z naszych domowych wnętrz, bo one w latach 80., 90. cieszyły się ogromną popularnością, zwłaszcza serie szkieł białych i czarnych z dodatkami w kontrastowych barwach. Utożsamiane były z takim bardzo nowoczesnym stylem, a więc dobrze wpisywały się w tą strukturę polskiego wnętrza, które chciało się zreformować, chciało się zrobić bardziej europejskie. Słuczan Orkusza fascynowała historia szklarstwa, historia szklarskich technik i rzeczywiście już na samym początku jego działalności w Krakowie, czyli na przełomie lat 60. 70. pojawił się tam pomysł, aby przy tej hucie stworzyć Muzeum Technik Szklarskich. Zbierano nawet materiały, różne narzędzia, które dawniej w hutach były używane. To też artysta, interesując się tym obszarem, fascynował się także osiągnięciami właśnie starych mistrzów. To też nie trudno zobaczyć, że szkła, które wtedy powstawały, przypominają, jeśli chodzi o wzory, formę, szkła hiszpańskie czy szkła weneckie. Właśnie w formule dekoracyjnej, w tych elementach dodawanych do szkła, są wyraźnie inspirowane tym szkłem historycznym. Mody oczywiście i tendencje w wzornictwie się zmieniają, także dzisiaj można powiedzieć następuje swoisty renesans zainteresowania minionym wzornictwem polskim lat 60. i te szkła jak gdyby wracają w obszar zainteresowania kolekcjonerów. Czy wzory te przetrwały próbę czasu? Na pewno są już dzisiaj historycznym elementem, muzealnym obiektem, skoro go w muzeum właśnie pokazujemy. Ale wydaje mi się, że niektóre z propozycji Słuczan Orkusza to wzory uniwersalne, które przetrwały próbę czasów i które po prostu są dobrym wzorem.
Ta wystawa tak naprawdę ma trochę sprowokować naszą publiczność do rozglądnięcia się wokół, do poszukania, czy takich przedmiotów gdzieś w swoich domowych zakamarkach nie mają. Zwłaszcza, że aktywność artysty jest dla nas, historyków sztuki, też nie do końca rozpoznana. Tak jak wspomniałam, on zajmował się między innymi projektowaniem lamp. Tych lamp nie udało nam się na wystawę pozyskać, nie mamy, znamy je ze zdjęć, ale nie wiemy, czy w ogóle dziś gdzieś one egzystują, więc zakładam, że być może ktoś, kto zobaczy tutaj fotografie archiwalne, nagle rozpozna, proszę bardzo, ta lampa wisi u mojej cioci, super, i może się do nas z tym zgłosi, więc na takie też informacje czekamy.